Stan naszego zdrowia jest w dużej mierze uwarunkowany działaniem hormonów, dlatego ważne jest, aby utrzymywać je na właściwym poziomie, a jednym z najbardziej istotnych hormonów jest testosteron. Niestety, z wiekiem jego stężenie ulega stopniowemu obniżaniu, należy jednak wiedzieć, że istnieje szereg naturalnych rozwiązań, aby podnieść poziom testosteronu i spowolnić jego spadek, i w ramach tego odcinka zebrałem najskuteczniejsze metody na zwiększenie stężenia testosteronu. Przy okazji, obale też kilka mitów z nim związanych. Zacznę od tego, co zrobić, aby spowolnić spadek testosteronu, czy ogólnie, żeby przywrócić prawdłowy jego poziom. Jednym z czynników predysponujących do wzrostu stężenia testosteronu w organizmie jest aktywność fizyczna. Opublikowane prace naukowe wskazują, że w podnoszeniu poziomu testosteronu najbardziej skuteczny jest trening oporowy, inaczej trening siłowy. Mowa tu o ćwiczeniach z wykorzystaniem obciążenia, czyli np. hantli, które służą wzrostowi masy i siły mięśniowej. Niemniej muszę podkreślić, że aby taki trening przyniósł korzyści, to w wykonywanie ćwiczeń powinno być zaangażowane wiele różnych partii mięśni. Czyli nie wystarczy np. ćwiczyć samego bicepsa, ale podczas sesji treningowej najlepiej ćwiczyć również np. nogi lub plecy. Co ciekawe, eksperci wskazują, że większy wzrost stężenia testosteronu można osiągnąć dzięki ćwiczeniom z wolnymi ciężarkami niż korzystając z maszyn. Jednocześnie muszę podkreślić, że największy wzrost stężenia testosteronu ma miejsce w trakcie i tuż po zakończeniu ćwiczeń. Bardzo często jednak jest tak, że w perspektywie długoterminowej powraca on do poziomu bliskiego wyjściowemu. To, o czym mówię, nie oznacza jednak, że inne formy aktywności fizycznej są nieprzydatne. Dla przykładu, w jednym z doświadczeń jego autorzy zauważyli, że u osób wykonujących ćwiczenia aerobowe o umiarkowanym natężeniu nastąpił wzrost stężenia wolnego testosteronu średnio o 18% z 271 picomoli na litr do 319 picomoli. Wzrostowi uległ też testosteron całkowity o nieco ponad 17%. Taki korzystny efekt odnotowano wtedy, gdy treningowi poświęcano ponad 3,5 godziny tygodniowo. Dodam też, że zadowalającą skuteczność osiągnięto również w innym badaniu, przy czym muszę podkreślić, że jak chodzi o ćwiczenia aerobowe, to wzrost poziomu testosteronu nastąpił głównie u osób z nadwagą i otyłością, a nie u osób o prawidłowej masie ciała. Ważnym elementem wpływającym na poziom testosteronu jest również sen. Warto mieć świadomość, że np. zbyt krótki czas trwania snu wiąże się z redukcją poziomu testosteronu. W jednym z doświadczeń naukowcy zauważyli, że u osób, które spały przez jeden tydzień tylko 5 godzin dziennie, doszło do obniżenia stężenia testosteronu aż o 10-15%. Mówię aż ponieważ należy wiedzieć, że wraz ze starzeniem się poziom testosteronu spada od 1 do 2% rocznie, a tu mowa o redukcji aż 15% i to w zaledwie jeden tydzień. Wobec tych informacji kluczowe jest, aby zadbać o odpowiednią długość snu. Optymalnie jest, aby nasz sen trwał około 7 do 8 godzin. Zapewne zastanawiają się Państwo, czy pojedyncze i sporadyczne epizody zarwanej nocki mogą mieć przełożenie na stężenie testosteronu. Tu z odpowiedzią przychodzi jedno z najnowszych opracowań naukowych z 2021 roku, które dowodzi wprost, że krótkotrwała deprywacja snu nie ma istotnego wpływu na poziom testosteronu. Stąd jeśli od czasu do czasu nie prześpimy wspomnianych 7 czy 8 godzin, to nic złego z naszym testosteronem się nie stanie. W utrzymaniu odpowiedniego stężenia testosteronu we krwi istotne jest również uregulowanie swojej masy ciała. Mam tu na myśli to, że nadwaga i otyłość sprzyjają redukcji testosteronu, co zostało potwierdzone w literaturze naukowej. Co więcej, analiza 24 badań dowiodła, że obniżenie masy ciała przez osoby z nadliczbowymi kilogramami prowadzi do wzrostu stężenia zarówno związanego, jak i wolnego testosteronu. Aby nie było niedomówień, od razu podkreślę, że mówiąc o nadliczbowych kilogramach, mam na myśli zwiększenie poziomu tkanki tłuszczowej, a nie wzrost beztłuszczowej masy ciała, czyli mięśni. Ponieważ może być tak, że ważymy więcej niż wskazują na to normy, ale jeśli za wzrost naszej masy ciała odpowiada masa mięśni, to nie możemy mówić wtedy o nadwadze czy otyłości. Stąd bardziej precyzyjne byłoby stwierdzenie, że w podwyższeniu stężenia testosteronu pomaga obniżenie poziomu tkanki tłuszczowej. Osobom bardziej zainteresowanym tematem w dwóch słowach wyjaśnię, dlaczego osoby z nadwagą i otyłością mają mniejsze ilości testosteronu. Otóż mało kto wie o tym, że tkanka tłuszczowa wykazuje aktywność aromatazy, czyli enzymu, który jest zaangażowany w przetwarzanie testosteronu. Mówiąc prostszym językiem, gdy mamy zbyt dużo tkanki tłuszczowej, wówczas testosteron krążący w ciele jest przekształcany do innego hormonu o nazwie estriadol. Z kolei, jeśli nasza przysadka mózgowa odnotuje, że zwiększył się poziom estradiolu, wówczas hamuje ona powstawanie testosteronu w jądrach. Efektem tego jest właśnie obniżenie jego stężenia. Dla utrzymania czy wręcz podwyższenia stężenia testosteronu niebagatelne znaczenie ma też nasze zdrowie psychiczne. Mam tu na myśli to, że przewlekły stres i związany z nim wzrost stężenia kortyzolu hamuje produkcję testosteronu przez komórki obecne w jądrach, które fachowo określamy mianem komórek Leydiga. To z kolei sprzyja obniżeniu testosteronu we krwi. Dotychczas naukowcy opublikowali wiele wyników badań, które dowodzą, że właśnie życie w ciągłym stresie bez praktykowania jakichkolwiek technik pozwalających rozładować napięcie psychiczne, skutkuje redukcją poziomu testosteronu. Zgodnie z tymi informacjami, jako jedną z metod poprawiających poziom testosteronu, możemy uznać podejmowanie się czynności, które mają na celu zmniejszenie stresu i obniżenie poziomu kortyzolu. Jeśli interesuje Państwa to zagadnienie, to nagrałem kiedyś o nim osobny film, który opublikowałem na kanale dnia 31 stycznia tego roku. W utrzymaniu prawidłowego stężenia testosteronu kluczowe jest również dostarczanie odpowiednich składników pokarmowych. Jednym z nich jest cynk. Najnowsza publikacja naukowa z 2023 roku potwierdziła, że niedobór cynku powoduje spadek stężenia testosteronu. Poza tym warto wspomnieć również o tym, że przekształcanie testosteronu do jego aktywnej formy, czyli dihydrotestosteronu, wymaga obecności enzymu o nazwie 5-alfa-reduktaza, którego aktywność zależy właśnie od poziomu cynku. Już nawet w 1996 roku badacze zauważyli, że podawanie cynku osobom starszym ze stwierdzonym niedoborem tego składnika spowodowało niemal dwukrotny wzrost stężenia testosteronu we krwi. Mam tu na myśli wzrost z 8,3 do 16 nanomoli na litr. Przy czym muszę zaznaczyć, że taki korzystny efekt został odnotowany dopiero po 6 miesiącach przyjmowania cynku. Biorąc pod uwagę fakt, że na całym świecie niedoborem cynku zagrożonych jest niemal 20% ludzi, to problem obniżonego poziomu testosteronu związany z niskim wysyceniem ciała cynkiem wydaje się być naprawdę realny. Wobec tych informacji w pierwszej kolejności zachęcam państwa, aby włączyć na stałe do diety produkty bogate w cynk. Mam tu na myśli przede wszystkim produkty zwierzęce, tak jak mięso drobiowe, mięso czerwone oraz ryby. Bardzo dużo cynku zawierają też ostrygi, choć domyślam się, że one raczej zbyt często nie królują na państwa stołach. Mniejszej ilości cynku znajdziemy w produktach pochodzenia roślinnego, w tym w fasoli, soczewicy, orzechach, pełnoziarnistych produktach zbożowych, dzikim ryżu, zarodkach pszennych, sezamie nieuskanym, a także w pestkach dyni. Robiąc chwilkę przerwy pozwolę sobie przypomnieć, że jeśli ktoś z Państwa zechciałby przyczynić się do tego, aby nasza społeczność na kanale się rozwijała, to można kliknąć przycisk subskrybuj pod filmem i dzwoneczek. Jeśli moje filmy są dla Państwa pomocne, to myślę, że warto to zrobić, bo jednocześnie dzięki subskrypcji nie ominą Państwa inne ciekawe filmy. Poza cynkiem warto zadbać też o odpowiednią potaż magnezu. Naukowcy wskazują, że składnik ten blokuje wiązanie testosteronu przez globulinę wiążącą hormony płciowe, dzięki czemu zwiększa się poziom wolnego testosteronu, który jest aktywny metabolicznie. Poza tym magnez działa przeciwzapalnie i łagodzi stres oksydacyjny, co może przekładać się na zwiększoną produkcję testosteronu w naszym ciele. Nawet jedno z badań potwierdziło, że stosowanie magnezu sprzyjało zwiększeniu stężenia zarówno wolnego, jak i całkowitego testosteronu. W innym zaś doświadczeniu jego autorzy zauważyli, że wysokie wysycenie ciała magnezem było związane z wyższym stążeniem testosteronu. Oczywiście należy mieć świadomość, że to nie jest tak, że u każdego, kto sięgnie po preparat z magnezem, nastąpi wzrost testosteronu. Niemniej jeśli nasza dieta jest uboga w magnez i mamy małe pokłady tego pierwiastka w organizmie, to wysoce prawdopodobne jest, że uzupełnienie deficytu magnezu pozwoli w pewnym stopniu zwiększyć poziom testosteronu. Spodziewam się, że dla niektórych osób pewną nowością może być fakt, że pomocą w utrzymaniu prawidłowego stężenia testosteronu jest pierwiastek o nazwie BOR. W jednym z badań badacze zauważyli, że stosowanie BORU w ilości 10 mg dziennie przez jeden tydzień spowodowało wzrost stężenia wolnego testosteronu aż o 28%. Taki efekt wynika prawdopodobnie z tego, że BOR sprzyja wytwarzaniu testosteronu z cholesterolu, jak również obniża poziom białka wiążącego hormony płciowe, w skrócie SHBG. Tu tylko dopowiem, że wspomniane białko wiąże się z częścią testosteronu krążącego we krwi i sprawia, że jest on nieaktywny metabolicznie. W tym miejscu muszę jednak zaznaczyć, że w literaturze naukowej dostępne jest badanie, które nie potwierdza takiego efektu. Jednak brak działania może wynikać z tego, że doświadczenie to było wykonane z udziałem sportowców, którzy zwykle mają już wyższy poziom testosteronu dzięki samej aktywności fizycznej, a także z uwagi na zastosowaną czterokrotnie niższą dawkę boru w wysokości 2,5 mg. Aby utrzymać prawidłowe stężenie testosteronu, potrzebna jest też witamina D. Eksperci wskazują, że również i ten składnik sprzyja produkcji omawianego hormonu. Na potrzeby przygotowania tego odcinka dotarłem do publikacji z 2011 i 2021 roku, które wskazują, że dostarczanie witaminy D powoduje wzrost poziomu zarówno testosteronu związanego, jak również testosteronu wolnego. Dla przykładu, w jednym z badań, na które się powołuje, badacze odnotowali, że po roku przyjmowania witaminy D w dawce około 3,5 tysiąca jednostek dziennie nastąpił wzrost stężenia testosteronu wolnego o 20%, co należy uznać za bardzo dobry wynik. Dla zachowania rzetelności materiału muszę jednak podkreślić, że nie wszystkie badania potwierdzają skuteczność stosowania witaminy D w podnoszeniu poziomu testosteronu. Dla przykładu, naukowcy nie zaobserwowali związku pomiędzy stężeniem witaminy D w ciele, a poziomem testosteronu wśród zawodowych sportowców. Osobiście uważam, że witaminę D nie należy upatrywać jakiejś ogromnej szansy na podniesienie testosteronu. Jednakże, jeśli mamy jej niedobór, to z dużym prawdopodobieństwem odpowiednie wysycenie ciała tą witaminą wpłynie korzystnie na poziom testosteronu. Tutaj wspomnę, że jeśli moje filmy takie jak ten są dla Państwa wartościowe, to dużo ciekawej wiedzy w pigułce przekazuję też w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, który nazwałem Porannym Dziennikiem Zdrowia. Taka nazwa wzięła się stąd, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.doktorbartek.pl Kośnik Dziennik. Pomimo, że nie jestem wielkim zwolennikiem stosowania suplementów diety czy leków bez recepty przy każdej możliwej okazji, to na potrzeby dzisiejszego filmu mogę powiedzieć, że w podwyższaniu stężenia testosteronu pomocny jest dehydroepiandrosteron w skrócie zapisywany jako DHA, który jest określany mianem hormonu młodości. Dehydroepiandrosteron to nic innego jak hormon steroidowy produkowany w naszym ciele przez korenat nerczy, którego poziom również ulega obniżeniu wraz ze starzeniem się organizmu. To co ważne dla niniejszego tematu, to to, że hormon ten jest przekształcany właśnie do testosteronu. I jedna z najnowszych obszernych prac naukowych z 2020 roku potwierdziła, że suplementacja DHA jest efektywnym sposobem na podniesienie testosteronu. Mówiąc konkretnie, u badanych mężczyzn spowodowała ona wzrost poziomu testosteronu o 21 nanogramów na decylitr, co należy uznać za bardzo dobry wynik. Od siebie dodam, że zwykle DHA stosuje się w ilości około 50 mg na dobę lub nieco więcej. Sięgając po DHA w formie preparatu, trzeba najpierw koniecznie zapoznać się z ulotką, ponieważ istnieje szereg przeciwwskazań do przyjmowania tego hormonu. Mam tu na myśli m.in. problemy zdrowotne, takie jak rak gruczołu krokowego, przerost prostaty oraz niewydolność nerek i wątroby. Jak się okazuje, aby nieco podnieść poziom testosteronu, warto rozważyć włączenie do diety oliwy. Badacze zauważyli, że spożywanie 25 ml oliwy dziennie przez 3 tygodnie, co daje w przybliżeniu 2,5 łyżki, spowodowało wzrost stężenia testosteronu całkowitego średnio o 17%. Naukowcy uważają, że efekt ten wynika z tego, że związki obecne w oliwie mogą pobudzać produkcję testosteronu w naszym ciele. Chcąc zadbać o odpowiedni poziom testosteronu, warto zainteresować się też dietą wysokotłuszczową, zarówno dietą niskowęglowodanową, która nie powoduje wejścia w ketozę, jak również typową dietą ketogeniczną. A mianowicie analiza badań interwencyjnych z 2021 roku dowiodła, że diety niskotłuszczowe wydają się obniżać poziom testosteronu u mężczyzn. Dysponujemy też licznymi pracami naukowymi, które z kolei dowodzą, że zastosowanie diety o podwyższonej zawartości tłuszczu, czyli zwykłej diety low carb, jak również diety ketogenicznej, prowadzi do korzystnego wzrostu poziomu zarówno testosteronu całkowitego, jak i testosteronu wolnego. Jednocześnie badacze podkreślają, że nie ma konieczności niemal całkowitej rezygnacji z węglowodanów, aby osiągnąć korzystny profil hormonalny. Tu przy okazji pozwolę sobie wtrącić, że jeśli byliby Państwo zainteresowani dietą niskowęglowodanową mojego autorstwa, to niedawno taką opracowałem w pakiecie z ośmioma kalorycznościami. Dzięki temu można ją też wykorzystać do odchudzania. To, co jest dosyć unikalnego w tej diecie, to że dołączam do niej samouczek w PDF-ie na 119 stron, który wprowadza w zakamarki diety niskowęglowodanowej, ponadto objaśnia, jak dopasować dietę do siebie, jak prawidłowo wymieniać produkty i znacznie więcej. Opis diety znajdą Państwo pod adresem strony www, który wyświetla się teraz na ekranie. Link przypiąłem również w pierwszym komentarzu pod filmem. Teraz chciałbym jeszcze poruszyć kwestię skuteczności działania różnych ekstraktów roślinnych w zakresie podwyższania poziomu testosteronu, ponieważ w tym temacie można zaobserwować wiele rozbieżności. Pierwszym z roślinnych składników reklamowanych jako środek na podniesienie testosteronu jest pyłek sosny. Taką skuteczność działania przypisuje mu się z uwagi na fakt, że zawiera on w składzie cztery główne hormony androgenowe. Mam tu na myśli androstendion, androsteron, wspomniany przed chwilą dehydroepiandrosteron, a także testosteron. Dotychczas jednak nie zostały przeprowadzone żadne badania, w których podawano by pyłek sosny, aby sprawdzić jego wpływ na poziom testosteronu. Wobec tego trudno wskazać, czy obecność androgenów w jego składzie mogłaby realnie przyłożyć się na stężenie testosteronu w organizmie człowieka. W mojej ocenie jest to zbyt mała ilość, aby miała ona znaczący wpływ. Kolejnym składnikiem, który jest kojarzony ze wzrostem testosteronu, jest buzdyganek naziemny, czyli tribulus terrestris. Niektóre doświadczenia na zwierzętach dostarczyły pewnych przesłanek, że składnik ten rzeczywiście może mieć korzystny wpływ na poziom testosteronu. Jednakże badania przeprowadzone z udziałem ludzi dają bardzo mieszane wyniki. Dotarłem na przykład do badania, w którym jego autorzy wykazali, że podawanie buzdyganka w ilości 250 mg trzy razy dziennie spowodowało wzrost stężenia testosteronu mężczyzn zmagających się z tzw. zespołem częściowego niedoboru androgenów. Niemniej było to tylko badanie pilotażowe, w którym wzięło udział zaledwie 30 osób. Nie było to też badanie wysokiej jakości, choćby z uwagi na brak grupy kontrolnej. Co więcej, większość prac naukowych przemawia jednak za tym, że buzdyganek naziemny jest nieefektywny w podnoszeniu poziomu testosteronu. Również i na podstawie pracy ze swoimi pacjentami mogę powiedzieć, że w omawianym zakresie buzdyganek raczej nie będzie pomocny. Mówiąc o surowcach roślinnych, warto też poruszyć temat aszwagandy, czyli rzęszenia indyjskiego, która jest zaliczana do cennych adaptogenów. Ogólnie jest to składnik korzystny dla naszego zdrowia, ponieważ rozładowuje stres, łagodzi napięcie psychiczne, zmniejsza poziom kortyzolu, redukuje uczucie zmęczenia i poprawia pamięć. Jeśli zaś chodzi o wpływ na poziom testosteronu, to rzeczywiście ashwaganda wydaje się być obiecującym produktem. Dotarłem do kilku badań, które dowiodły, że stosowanie ekstraktu z aszwagandy w ilości 2 razy dziennie po 300 mg skutkuje u mężczyzn zwiększeniem stężenia testosteronu we krwi. Dla zachowania rzetelności materiału, muszę jednak zaznaczyć, że niektóre badania, które dostarczyły pozytywne wyniki, były sponsorowane przez dostawców czy producentów aszwagandy. To z kolei rzuca pewien cień wątpliwości co do jakości przeprowadzonych badań. Niemniej, jeśli ktoś chciałby wypróbować na sobie działanie składników roślinnych, to myślę, że warto sprawdzić na sobie właśnie ashwagandę. I jeszcze innym surowcem roślinnym, któremu przypisuje się działanie podnoszące testosteron, jest korzeń maka. Doświadczenia przeprowadzone na zwierzętach pokazały, że podawanie korzenia maka przyczyniło się do wzrostu stężenia testosteronu. Jednak już badania wykonane z udziałem ludzi nie potwierdzają takiego efektu. W jednym z nich eksperci zauważyli, że na skutek stosowania korzenia maka doszło nawet do spadku poziomu wolnego testosteronu. Produktem, który szczególnie kojarzy się wielu osobom z testosteronem jest kozieradka. I faktycznie w literaturze naukowej znajdziemy szereg prac, które wskazują, że spożywanie kozieradki w postaci ekstraktu w ilości około 250 do 500 mg dziennie przez 2-3 miesiące może podnieść stężenie wolnego testosteronu. Niemniej najnowsze opracowanie naukowe z 2023 roku dowodzi, że efekt ten wcale nie jest jakiś oszałamiający, szczególnie w przypadku sportowców. Jeśli zależy nam na podniesieniu poziomu testosteronu, to w mojej opinii warto rozważyć sięgnięcie po ekstrakt z kozieratki, tym bardziej, że składnik ten ma szerokie działanie prozdrowotne, o którym opowiadałem w jednym ze starszych filmów. Uważam jednak, że nie ma co po nim oczekiwać wysoce zadowalającej skuteczności działania. Teraz jeszcze dwa słowa o tym, co może utrudniać wzrost stężenia testosteronu. Otóż warto widzieć, że do redukcji poziomu testosteronu mogą doprowadzić niektóre leki. Przede wszystkim mam tu na myśli statyny i glukokortykoidy. Spośród zaś naturalnych składników, które ogólnie wykazują prozdrowotny efekt, a jednak mogą spowodować obniżenie testosteronu, możemy wymienić lukrecję. I jako ciekawostkę powiem, że w literaturze naukowej pojawia się coraz więcej prac, które dowodzą, że wrogiem naszego testosteronu jest bisfenol A, czyli substancja, która jest wykorzystywana przede wszystkim do produkcji metalowych puszek, w których zamykane są konserwy mięsne i rybne. Oczywiście nie chcę sugerować, że spożywanie od czasu do czasu konserw w puszkach będzie zamachem na testosteron, niemniej jednak, jeśli ktoś bardzo często poniesięga, a zależy mu na podniesieniu testosteronu, to warto to przemyśleć. Jednocześnie chciałbym zaprzeczyć powszechnie panującej opinii, że spożywanie produktów sojowych, w tym również białka sojowego, zaburza gospodarkę hormonalną wśród mężczyzn. Najnowsza analiza 41 badań z 2021 roku jednoznacznie potwierdziła, że regularne sięganie po produkty sojowe nie powoduje zmian w stężeniu hormonów takich jak testosteron całkowity, wolny testosteron, estriadol czy estron. Przy okazji też powiem, że jest wysoce prawdopodobne, że spożywanie nasion lnu w ilości 1 do 3 łyżek dziennie nie jest żadnym zagrożeniem dla testosteronu. W jednym z badań co prawda odnotowano spadek testosteronu, ale efekt ten był spowodowany jednoczesnym stosowaniem diety niskotłuszczowej. A jak już wcześniej powiedziałem, dieta zasobniejsza w tłuszcz sprzyja testosteronowi. Na koniec, jeszcze dwa słowa o tym, z czym wiąże się zespół niedoboru testosteronu, ponieważ tak fachowo określa się spadek stężenia testosteronu związany ze starzeniem się organizmu i powiązane z nim wystąpienie konkretnych objawów klinicznych. Otóż przede wszystkim mowa tu o objawach takich jak zaburzenia wzwodu, zmniejszenie libido, problemy ze snem, spadek energii, pojawienie się uczucia chronicznego zmęczenia, rozdrażnienie, wahania nastroju, a nawet wystąpienie objawów depresyjnych. Poza tym u osób z zespołem niedoboru testosteronu obserwujemy pogorszenie pamięci i koncentracji, a także obniżenie pewności siebie. Dodatkowo należy wiedzieć, że spadek testosteronu sprzyja zmniejszeniu masy i siły mięśniowej, powoduje osłabienie kości, jak również zwiększa ryzyko rozwoju otyłości brzusznej, cukrzycy typu 2 i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Od siebie dodam, że średnio nawet co ósmy mężczyzna w wieku pomiędzy 40 a 60 rokiem życia zmaga się z zespołem niedoboru testosteronu. Czyli pojawienie się wspomnianych objawów u wielu osób można przypisać właśnie niskiemu stężeniu testosteronu. Jeśli chodzi o normy na testosteron, to oczywiście są one w pewnym stopniu uzależnione od naszego wieku. Niemniej ogólnie przyjął się uważać, że dolna granica normy wynosi około 300-350 nanogramów na decylitr w przypadku testosteronu całkowitego i od 40 do 60 pikogramów na mililitr, jeśli chodzi o testosteron wolny. Niemniej oczywiście optymalnie jest zapewnić wyższe stężenie testosteronu. W przypadku testosteronu całkowitego mowa o wartościach rzędu około 600-700 nanogramów na decylitr. Tu tylko zaznaczę, że pomiar stężenia testosteronu należy wykonywać w godzinach porannych, a jeśli zależy nam na rzetelnym porównaniu wyników, to oznaczenia najlepiej robić o tej samej godzinie. Mam nadzieję, że choć część z moich widzów skorzysta na niniejszym materiale i wykorzysta go jako mini poradnik pomagający utrzymać prawidłowe stężenie testosteronu we krwi, bo jak mieli okazję się Państwo przekonać, jest to bardzo ważny element przekładający się na nasze zdrowie. I wcale nie jesteśmy bezradni wobec spadku testosteronu spowodowanego starzeniem się. Jednocześnie, jeśli interesują państwa zagadnienia związane z hormonami, to zachęcam jeszcze do zapoznania się z materiałem, w którym opowiadam o trzech hormonach młodości, które również warto utrzymywać w ryzach. I jest to program przeznaczony zarówno dla pań, jak i dla panów. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.